Dzisiaj chciałbym zaproponować taką podróż, również światopoglądową, korzystając z inspiracji, jaką dla mnie od lat jest twórczość Stanisława Lema, który znany jest przede wszystkim z powieści science fiction. Mniej natomiast Stanisław Lem znany jest jako autor książek poruszających bardzo głębokie problemy filozoficzne, a nawet teologiczne. Przypomnę tylko, że Stanisław Lem żył w latach 1921-2006 i moja przygoda z jego twórczością, a raczej z jego myślą filozoficzną i teologiczną, zaczęła się nie od książek, tylko od jego publicystyki, którą uprawiał w sposób systematyczny od początku przełomu politycznego, a więc od końca lat 80. Ja zetknąłem się ze Stanisławem Lemem bezpośrednio już pod koniec lat 90. Wtedy redagowałem takie pismo Życie Duchowe i byłem bardzo zainteresowany dialogiem z ludźmi niewierzącymi. Wydawało mi się, że ludzie wierzący i niewierzący powinni się z sobą spotykać i powinni ze sobą rozmawiać i powinni się dzielić powodami, dla których wierzą albo dla których nie wierzą. W istocie to moje zaciekawienie właśnie tą różnicą światopoglądową doprowadziła mnie do opublikowania takiej książki z tekstami zarówno wierzących, jak i niewierzących w roku 2002 pod tytułem Co nas łączy dialog z niewierzącymi. I w pewnym sensie ozdobą tego tomu była moja korespondencja ze Stanisławem Lemem, którego dość bezczelnie po prostu zaczepiłem i pytałem go, jak to jest, że autor, który deklaruje swój ateizm, jednocześnie bardzo żywo interesuje się stanem moralnym świata, w którym żyjemy. I jego pierwsza reakcja była bardzo obcesowa, bo ja mu właśnie to pytanie zadałem, które zadawałem wielu innym, w co wierzy ten, kto nie wierzy, mówiąc, że to jest sprzeczność logiczna. Jak można pytać człowieka niewierzącego i ateistę, w co wierzy, skoro on z założenia nie wierzy? No i ja się jakoś nie zniechęciłem tym ofuknięciem mnie przez wielkiego pisarza, tylko wskazałem mu, że jednak na przykład we Włoszech taki znany i popularny kardynał Carlo Maria Martini wymieniał listy z Umberto Eco, który jako ateista właśnie pytał kardynała, jak to jest, że on nadal wierzy, mimo że jest inteligentny, i tak dalej, i tak dalej. No i krótko mówiąc, zainteresowanych zachęcam do tego tomu, ale najważniejsze jest to, że udało nam się nawiązać taką rozmowę właśnie o tych przyczynach i powodach, dla których jedni wierzą, a inni nie wierzą. I może nawet ważniejsze od tej mojej korespondencji, która jest w moim przekonaniu urocza właśnie przez to, że ludzie o tak różnych światopoglądach wtedy, ja byłem bardzo wierzącym, byłem księdzem i w ogóle broniłem wiary, wydawało mi się, że to jest coś cennego. I właśnie w pewnym momencie wyraziłem swój podziw dla Stanisława Lema, mówiąc, że tak mi się podoba to, co on mówi i to, co on pisze, że nachodzą mnie takie pokusy niewierzenia. I wtedy otrzymałem od niego list, który mnie już rozbroił całkowicie. Jak on mówi, ostatnia rzecz, której bym sobie życzył, to żeby ksiądz utracił wiarę. I bardzo boleje i smuci mnie to, jeżeli coś takiego się mogło księdzu przydarzyć.
W każdym razie finał tej naszej korespondencji był taki, że się zaprzyjaźniliśmy, rozmawialiśmy ze sobą przez wiele lat chętnie i może co najważniejsze, to Stanisław Lem polecił mi przeczytać swoją książkę Głos Pana. Ja oczywiście nadrobiłem braki w lekturze, nie tylko, że książkę przeczytałem, ale muszę powiedzieć, że ona mnie całkowicie pochłonęła, zawładnęła moją wyobraźnią duchową i intelektualną, dlatego że Stanisław Lem w tej książce, która jest trochę nietypowa, bo nie jest taka właśnie science fiction, chociaż tam te elementy też są, ale najważniejsze, że jest to przygoda głównie intelektualna, głównie duchowa. Ten tytułowy Głos Pana, Głos ze światów, jest takim wyzwaniem dla uczonych najwyższej rangi, którzy starają się odcyfrować ten głos, czy on w ogóle istnieje, czy nie, jaka jest jego natura. No, w każdym razie, polecając samą lekturę Głosu Pana, chcę powiedzieć, że dla mnie jako człowieka poszukującego właśnie ta lektura, i potem sięgałem oczywiście do innych książek, do Solaris, do ten bardzo znane inne tytuły, one na mnie robią do dziś wrażenie jako takiej bezkompromisowej wędrówki umysłu ludzkiego, który nie zatrzymuje się przed żadnymi przeszkodami, który stara się każdą przeszkodę potraktować nie jako trudność, ale jako wyzwanie. I w Głosie Pana właśnie to zderzenie różnych racji, tych głównych bohaterów, tych głównych uczonych, za którymi niewątpliwie też doświadczenia samego Lema się skrywają, są czymś uderzająco odmiennym od tego, co dostrzegam wokół siebie w tej drugiej dekadzie XXI wieku, gdzie dominuje w dyskursie publicznym, czy to religijnym, czy politycznym, jakieś zacietrzewienie, jakiś brak zainteresowania odmiennym sposobem oceniania czy widzenia spraw. I wydaje mi się, że to, jak zatytułowałem tę naszą dzisiejszą pogadankę, ateista strzegący wiary wierzących, jest takim modelem wielkiego humanisty, który chociaż sam jest niewierzący, który można powiedzieć dostrzega granice wiary, może jej absurd i bezsens, ale jednocześnie darzy ludzi wierzących ogromnym szacunkiem. Chciałby, żeby oni tę wiarę w sobie pielęgnowali, chciałby, żeby ta wiara była pozbawiona tych zabójczych, trujących jadów, wykluczających, budzących nienawiść, polaryzujących i dzielących ludzi. Więc wydaje mi się, że warto sięgać do takich humanistycznych właśnie propozycji zawartych w dziele Stanisława Lema po to, żeby lepiej rozumieć ten świat i po to, by się na jego bogactwo nie tyle godzić, ile widzieć w nim szansę dla wzbogacenia samego siebie, swego światopoglądu, i to niezależnie od tego, czy to jest światopogląd religijny, czy niereligijny, bo to jest wtórne. Najważniejsze jest, by ludzkość ocalała, ale by w tym ocaleniu jedni i drudzy, my wszyscy razem, żebyśmy sobie pomagali.